Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Super Mario Advance 3 Yoshi's Island. Etap 4-7, do którego właśnie dotarliśmy, jest stosunkowo trudny. Miejcie to na uwadze. A też to zaraz zobaczycie dlaczego. Inaczej, jeżeli chcielibyśmy go przechodzić w normalny sposób, to byłby on w miarę prosty. Ale jako, że próbujemy nie zdobyć ani jednego punktu, to... Inaczej, nie zebranie żadnej czerwonej monety nie stanowi większego wyzwania. Podobnie rzecz ma się z kwiatami, ale stracenie gwiazdek w tym etapie jest katorgą. Ale o tym w swoim czasie, jak już dojdę tam, gdzie trzeba będzie to zrobić. Dobra. Dobra, teraz tak. Tu będzie życie, które z chęcią zgarnę. I... I dochodzimy do drugiego segmentu, powiem więcej, do ostatniego segmentu w tym etapie. I jest w nim jeden mały problem. Nie ma tutaj żadnych, ale to żadnych przeciwników, których moglibyśmy w normalny sposób wykorzystać. Których moglibyśmy w normalny sposób wykorzystać... Aż tak, to nie tak miało być. No super. Których moglibyśmy w normalny sposób wykorzystać do łzaty! Niech cię szlak, gwiazdek. Ten jeden bullet bill przeczy moim słowom. Ale to jest jeden, jedyny przeciwnik. Na cały etap. Na cały segment. I nie puszczę. Teraz skakujemy tu na platformę. Przeskakujemy na kolejną. Albo i nie. Tak, musimy go przenieść aż do samego nieszczęsnego końca etapu. Nie ma innej metody, żeby stracić gwiazdki w tym segmencie. Marian Jaffe. Okej. To nie tak miało być. O. Okej. Jeszcze raz. Lądujemy. I jedziemy jeszcze raz. To jest tak. Dwa. Osz. Ta, problemem jak widać jest jeszcze takie wyrzucenie bullet billa, żeby w niego trafić potem. Wiedziałem. Marian, dawaj. Dobra, skakujemy jeszcze raz na górę. Dobra. Opa. To jest raz. O! Tym razem mi się wreszcie udało. Jak mi jeszcze powiecie, że nie mam zera, nareszcie, zdenerwowałbym się. Naprawdę, bardzo mocno bym się zdenerwował. Dobra, 6, 5, 4, 3. Ow! Jakbym tutaj zginął, nawet nie wiecie, jak wielka byłaby moja złość. Siłą rzeczy jest to
krótki etap i wydaje się, że nie wymagasz tak dużo umiejętności, ale z tym Bullet Billem to jest jedna wielka męczarnia. Uwierzcie mi, jeszcze większa męczarnia będzie teraz.